Dzień dobry. Chciałem przedstawić dzisiaj broszurę, którą przetłumaczyła Fundacja Jesteśmy Zmianą i która jest warta przynajmniej pobieżnego omówienia, a niewątpliwie warta jest lektury. Jest to książeczka, która ma 80-90 stron, z czego około 10 czy 15 to jest bibliografia, także tej samej treści jest niewiele. Książka nosi tytuł Stracone stulecie w ekonomii. Autorem jest profesor Richard Werner, profesor bankowości i finansów na Uniwersytecie Southampton w Wielkiej Brytanii. Książka została napisana w 2015 roku, wydana w 2016 roku, czyli jest świeżutka. Jest to publikacja naukowa, świetnie udokumentowana badaniami, które pierwszy raz zostały przeprowadzone w ekonomii w takiej formie, mianowicie w formie dowodu indukcyjnego, czyli dowodu, który nie opiera się na jakichś spekulacjach ekonomicznych, tylko sięga do korzeni zjawiska, czyli do liczb i cyfr, w których posiadaniu są banki. I książka generalnie dotyczy trzech teorii bankowości, jakie funkcjonują w świecie akademickim. Przetłumaczyliśmy tę książkę dlatego, że jest to książka sensacyjna dla ekonomistów. Myślę, że takie sensacje zdarzają się rzadko właśnie na polu naukowym i tym bardziej rekomenduję ją wszystkim ekonomistom, ale również osobom, które są zainteresowane tym, jak funkcjonuje pieniądz w gospodarce, ponieważ książka traktuje o powstawaniu pieniądza w systemie bankowym. Chcę powiedzieć, że w Polsce jest bardzo duże nieporozumienie. I może nie jesteśmy jako kraj odosobnieni w tym, ale ostatnio dużo się w Polsce mówi w związku z kredytami frankowymi na temat tego, w jaki sposób banki udzielają kredytu i właściwie z czego udzielają banki kredytu, w jaki sposób powstaje ten pieniądz w gospodarce. No i ta książeczka, Stracone stulecie w ekonomii, dostępna w naszej fundacji, również dostępna w formie elektronicznej za darmo, także można zajść na stronę fundacji jesteśmyzmiana.pl i tam po prostu zapoznać się z jej treścią. W dwóch słowach powiem, o czym ona jest. Otóż w ekonomii obecnie dominują dwie teorie. Jedna to jest teoria pośrednictwa finansowego, która chyba obecnie jest dominującą teorią w świecie akademickim, która ta teoria mówi, że banki są pośrednikami finansowymi i nie tworzą pieniądza, tylko korzystają z pieniądza depozytowego, czyli z depozytów klientów, aby tymi pieniędzmi udzielać kredytów. No i właśnie Stracone stulecie w ekonomii obala ten mit. Mit powtarzany również na najwyższych, że tak powiem, szczeblach instytucji zarządzających i współpracujących z bankami. Między innymi takiego zdania jest wiceprezes Związku Banków Polskich, który expressis verbis wyraził taką opinię przed tygodniem w programie pierwszym telewizji, gdzie powiedział, że banki udzielają kredytów z depozytów, które złożyli wcześniej klienci. Wynikałoby z tego, że banki są zwykłymi pośrednikami finansowymi, nie różniącymi się od innych pośredników niebankowych, a praca Richarda Wernera dowodzi, że jest to nieprawda. Także dowodzi, że nieprawdziwa jest druga teoria
obowiązująca w ekonomii, może nie tak wyznawana szeroko jak teoria pośrednictwa finansowego, to jest teoria częściowej rezerwy. I zarówno teoria pośrednictwa finansowego, jak i teoria cząstkowej rezerwy, obydwie te teorie zostały sfalsyfikowane właśnie badaniami profesora Richarda Wernera. Na czym polegały te badania? Przede wszystkim profesor Werner zauważył w kontaktach właśnie z prezesami banków, że nie zdają sobie oni jasno sprawy z tego, w jaki sposób funkcjonuje księgowanie, które jest istotą obecnie systemu bankowego, w jaki sposób przebiega księgowanie operacji w banku, i zdał sobie również sprawę, że bardzo trudno to jest sprawdzić, ponieważ w dzisiejszym świecie banki operują 24 godziny na dobę poprzez transakcje elektroniczne, które są dostępne również w nocy. Także bez przerwy następuje interakcja wielu transakcji, które zachodzą prawie w tym samym czasie. Także tego systemu nie da się zatrzymać, tak aby zobaczyć, jak pojedyncza transakcja wpływa na księgowanie banku. Profesor Richard Werner skorzystał z uprzejmości dyrektorów banku Raiffeisen, którzy udostępnili mu oprócz danych bilansowych za 2013 rok, udostępnili także specjalistyczne oprogramowanie, które jest wykorzystywane przez audytorów, którzy kontrolują działalność banków. No i za pomocą tego oprogramowania, właśnie poprzez odłączenie systemu od bieżących transakcji, można było wykonać pojedynczą operację, na przykład zawierania umowy kredytowej z bankiem, i przyjrzeć się, w jaki sposób ta transakcja została zaksięgowana na kontach. W wyniku tych badań okazało się w sposób niezbity, i tutaj jest to wykazane właśnie metodą, dowodem indukcyjnym, że w momencie udzielania kredytu przez bank komercyjny następuje kreacja tych pieniędzy z powietrza, jak to się mówi, czyli ex nihilo, jak to wyrażają po łacinie. Czyli bank nie musi mieć wcześniej pieniędzy zdeponowanych przy jakichkolwiek klientów, aby udzielić kredytu. Bank tak naprawdę może nie mieć żadnych pieniędzy, aby udzielić kredytu, a jego problemem jest to, aby w momencie, kiedy następuje rozliczenie, a ono następuje w cyklach tam dobowych, rozliczenie transakcji międzybankowych, no po prostu po udzieleniu kredytu, gdyby kredytobiorca całe te pieniądze wyciągnął z konta, na którym zostały mu zapisany ten kredyt, i przelał do innego banku, no wówczas bank po prostu od systemu bankowego musiałby odpowiednią ilość pieniędzy, czyli tych rezerw, pożyczyć. Także wynika z tych wszystkich rozważań profesora Wernera, że banki udzielają kredytu ex nihilo, i to nie banki jako cały konglomerat bankowy, tylko każdy pojedynczy bank udziela kredytu i nie musi uprzednio uzyskać depozytu od jakichkolwiek klientów, czyli po prostu tworzy ten pieniądz z niczego metodą księgową. Ta wiedza była znana ekonomistom już 100 lat temu, ale w wyniku komplikowania się systemu bankowego i myślę, że jakiejś akcji zaciemniania obrazu, jak rzeczywiście powstaje pieniądz, ponieważ ludziom poprzez media przekazuje się opinię, że banki udzielają kredytów z depozytów, które złożyli inni klienci tego banku. Także 100 lat temu funkcjonowała teoria kreacji kredytu, która właśnie stwierdzała, że każdy pojedynczy bank jest zdolny do tego, żeby kreować pieniądz ex nihilo. Następnie po kryzysie w 1929 roku obraz ten ulegał
stopniowemu zaciemnieniu, także przez jakieś kolejne lata dominowała wśród ekonomistów teoria cząstkowej rezerwy, która mówiła o tym, że żaden pojedynczy bank nie ma zdolności tworzenia kredytu ex nihilo, ale cały system bankowy jako całość ma zdolność tworzenia pieniądza. Więc profesor Werner zarówno sfalsyfikował tę teorię cząstkowej rezerwy, jak i sfalsyfikował teorię, która dzisiaj jest dominująca, czyli teorię pośrednictwa finansowego, która praktycznie nie odróżnia banków komercyjnych od instytucji pośrednictwa finansowego, czyli od różnych funduszy, które są instytucjami pozabankowymi. Jaki jest skutek tych sensacyjnych doniesień profesora Wernera, które już są szeroko cytowane na całym świecie? Więc profesor Werner zwraca uwagę na to przede wszystkim, że fałszywe teorie pośrednictwa finansowego były podstawą strategii udzielania pożyczek przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Bank Światowy, gdzie tłumaczono poszczególnym krajom, że ponieważ nie mają własnego kapitału, no to muszą skorzystać z kapitału, które posiadają bogatsze społeczeństwa, czy uczestnicy tego społeczeństwa, którzy ten kapitał odkładają na kontach depozytowych czy oszczędnościowych i następnie te pieniądze są pożyczane tym biedniejszym krajom. No i ta polityka właśnie była uzasadniana tym, że no banki krajowe w tych krajach rozwijających się no nie mają takiego potencjału, w związku z tym muszą korzystać z kredytów zagranicznych. Profesor Werner obala ten mit i twierdzi, że przeciwnie, banki narodowe krajów rozwijających się, a nawet tych bardzo biednych, posiadają takie same możliwości tworzenia kredytu ex nihilo, jak i wielkie instytucje finansowe, które zagraniczne, które udzielają kredytów. I gdyby banki narodowe rozumiały ten proces i korzystały z tego faktu, że mogą same kreować pieniądz, no to zaoszczędziłyby sobie ogromnych opłat odsetkowych od tych kredytów. No, myślę, że w Polsce to są kwoty od czasu transformacji naszej systemowej, kwoty setek miliardów dolarów, które wydaliśmy na odsetki. Także gdybyśmy te kredyty kreowali sami, a nie pożyczali od instytucji zagranicznych, moglibyśmy znacznie obniżyć koszty finansowe funkcjonowania kredytu bankowego w Polsce i bylibyśmy jako kraj dużo bardziej bogatsi, no i nie bylibyśmy zadłużeni w stosunku do zagranicznych instytucji. Także no myślę, że to są główne powody, żeby przeczytać tę książkę, to jest to po pierwsze zrozumienie, jeśli ktoś chce zrozumieć, jak funkcjonuje system bankowy, no to informacja o tym, wiedza na temat tego, w jaki sposób kreowany jest pieniądz, jest wiedzą podstawową. Polecam zatem wszystkim Państwu tę książkę, zwłaszcza osobom, które interesują się funkcjonowaniem polskiej gospodarki i dlaczego ona jest w takiej kondycji, w jakiej jest, dlaczego nie rozwijamy się w sposób tak szybki, aby dogonić zachodnie gospodarki. No można powiedzieć, odpowiedź znajduje się w książce Richarda Wernera i w tym, w jaki sposób opisuje on trzy teorie bankowości i niezbity dowód przedstawia na to, że dwie z nich, na których opiera się cała współczesna wiedza akademicka, dwie z tych teorii są z gruntu fałszywe. Dziękuję za uwagę.